bliżejlasu.pl opowiada, jak z upałami radzą sobie rośliny i zwierzęta? Lubicie, jak za oknem jest ciepło i świeci słońce? Jestem przekonany, że tak i że bardzo lubicie lato. Jest to przecież czas wolny od nauki. Ten czas jest pełen wizyt nad jeziorami, możemy jeść ile tylko chcemy lodów i wyjeżdżamy z rodzicami i przyjaciółmi na zasłużone, wymarzone wakacje. Moją ulubioną porą roku jest wiosna. Lubię, gdy temperatura powietrza nie jest jeszcze zbyt wysoka przez cały dzień, a wszystkie rośliny i zwierzęta budzą się z zimowego odrętwienia i bardzo szybko rozpoczynają swoje wiosenne życie. To życie jest pełne śpiewu i gorączkowego szukania miejsca na dom dla swojego potomstwa. Choć najbardziej lubię wiosnę, to również tak jak wy kocham lato, które skrywa w sobie wiele wspaniałych ciekawostek, o których opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Gdy nadchodzi lato, świat przyrody zmienia swój rytm. Wraz z wyższą temperaturą tętno przyrody zmienia się z wiosennego, czyli bardzo szybkiego przez cały dzień, na letnie, czyli szybkie rano i wieczorem, a bardzo powolne w ciągu upalnego południa i chłodnej nocy. Tylko kiedy tak naprawdę rozpoczyna się lato, czy wiecie? Brawo, bystrzaki! Lato zaczyna się mniej więcej, gdy kończy się rok szkolny. W drugiej połowie czerwca i trwa ono aż do drugiej połowy września. Czyli gdy już macie za sobą 3 tygodnie chodzenia do szkoły. Choć czasem słońce i temperatura za oknem wcale nie chcą dostosować się do tego znanego nam dobrze kalendarza, a bardzo wysokie temperatury powietrza zdarzają się już w maju oraz w pierwszej połowie czerwca. Czy ma to znaczenie dla przyrody? A wy jak myślicie? Oczywiście, że ma. Moim pierwszym skojarzeniem z latem jest gorąca temperatura, oczywiście powietrza na dworze. I myślę, że wy również po tym rozpoznajecie, że właśnie zbliża się lato. W naszym klimacie najwyższe temperatury powietrza przypadają właśnie w okresie wakacji szkolnych, czyli czerwca, lipca i sierpnia. Jednak po drugiej stronie Ziemi, na przykład w Australii, najwyższe temperatury w ciągu roku przypadają dokładnie po drugiej stronie kalendarza, czyli w grudniu, styczniu i lutym. Czyli w Australii najgoręcej jest w Boże Narodzenie. A podczas naszego lata w Australii panuje zima. Choć jest to zupełnie inna zima niż nasza, bo podczas niej średnia temperatura wynosi około 14-18 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile u nas podczas wiosny. Gdy w naszym kraju temperatura powietrza przekracza na termometrze 25 stopni Celsjusza w cieniu, zaczynamy mówić o upale. Upał, czyli wysoka temperatura powietrza, potrafi być bardzo niebezpieczna dla wszystkich żywych organizmów. Właśnie dlatego natura wymyśliła wiele różnych sposobów na radzenie sobie z tak niekorzystnymi warunkami pogodowymi. My ludzie doskonale nauczyliśmy się radzić sobie z upałem. Oprócz wspaniałych i pysznych lodów, orzeźwiających chłodnych kąpieli na basenie lub w jeziorze lub morzu, mamy bardzo dużo różnych urządzeń, które pomagają nam przetrwać ten trudny czas. Mamy wentylatory, klimatyzację, ubieramy się w lżejsze, przewiewne ubrania z krótkimi rękawkami, ale przede wszystkim mamy jeden z najdoskonalszych wynalazków przyrody. Naszą skórę i umiejętność pocenia się. To właśnie dzięki poceniu potrafimy doskonale radzić sobie z upałami. Po co jednak te wszystkie mechanizmy i urządzenia? Dlaczego wysoka temperatura powietrza jest dla wszystkich żywych organizmów tak niebezpieczna? Okazuje się, że najważniejsza dla żywych organizmów jest woda oraz odpowiednia temperatura ich ciała. Oba te elementy są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania organizmów żywych, szczególnie dla zwierząt, które mają stałą temperaturę ciała. Pamiętacie, jak je nazywamy? Tak, stałocieplnymi. Każda zmiana temperatury, w której żyją, na minus lub plus, może być niebezpieczna. Więcej informacji o zwierzętach stało- i zmiennocieplnych znajdziecie w innym odcinku Bliżej Lasu spotkania z Piórem i Pazurem pod tytułem Zimowanie w łusce i skorupie.
Gdy na dworze panuje upał, woda zgromadzona w organizmie zaczyna z niego znikać, na przykład parując. Dzieje się tak, ponieważ organizm specjalnie ją uwalnia, aby podczas parowania obniżyć swoją temperaturę o kilka stopni. Ale jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? Z pewnością zauważyliście, że aby podgrzać czajnik z wodą, musicie postawić go na czymś gorącym, prawda? Może to być kuchenka gazowa, grzałka elektryczna lub nawet promienie słoneczne. To jest niesamowita właściwość wody. Aby mogła zmienić się w parę wodną, musi zabrać skądś energię, czyli temperaturę. I właśnie ten mechanizm obniżania temperatury, czyli zabierania energii, wykorzystuje przyroda, aby przetrwać upały. A więc jak radzą sobie z upałami rośliny i zwierzęta? Zacznijmy od roślin. Gdy pojawia się upał, z pewnością wasi rodzice częściej podlewają domowe roślinki, prawda? Jeśli tego nie zrobią, to roślinki mają sucho i po prostu zaczynają usychać. Ich liście więdną, czyli stają się takie miękkie i tracą swój zielony kolor, prawda? Przyrodnicy mówią, że liście tracą swój turgor, czyli tracą wodę ze swoich komórek. Jeśli nalejecie do woreczka wody i zawiążecie go, to będzie przypominał on nadmuchaną poduszkę, którą jeśli naciśniecie palcem, będzie w dotyku twarda. Jednak jeśli zrobicie w woreczku malutką dziurkę, to woda zacznie przez nią wyciekać i po pewnym czasie wasz woreczek będzie w dotyku bardzo miękki. Dokładnie tak samo dzieje się z wodą w roślinnych komórkach podczas upałów. Gdy temperatura powietrza jest zbyt wysoka, roślina chce się ochłodzić i otwiera specjalne dziurki w swoich liściach, przez które wyparowuje woda. Podczas parowania schładza ona całą roślinę. Tylko ile takiej wody może wyparować roślina? Okazuje się, że bardzo dużo. Naukowcy zmierzyli, że klon, pamiętacie takie drzewo o liściach przypominających ludzkie dłonie? To właśnie to drzewo. Podczas upału potrafi wyparować aż 300 litrów wody w ciągu jednej godziny. Tylko ile to jest 300 litrów wody? Kojarzycie z pewnością wannę w waszej łazience. Gdybyście nalali do niej wodę po brzegi, to zmieściłoby się w niej około 200 litrów wody. Czyli jedno dorosłe drzewo potrafi wyparować aż 1,5 wanny wody w ciągu jednej godziny. Wszystko po to, aby się ochłodzić. Gdy jest upał, zazwyczaj bardzo intensywnie świeci słońce. Jak już wiecie z odcinka pod tytułem Dlaczego drzewa są zielone? Drzewa i inne rośliny dzięki promieniom słonecznym produkują swoje drzewne, roślinne smakołyki. Te smakołyki dają roślinom bardzo dużo energii, aby mogły rosnąć. Jednak gdy podczas letnich upałów słońca jest zbyt dużo, to i smakołyków również produkuje się zbyt dużo. Z pewnością kiedyś przejedliście się słodyczami, prawda? Choć wszyscy bardzo je lubimy. Jeśli jest ich zbyt dużo, to nam przestają smakować oraz mogą nam zwyczajnie zaszkodzić. Z roślinami jest dokładnie tak samo. Jeśli roślinnych smakołyków jest zbyt dużo i spiżarnie są zapełnione, rośliny zaczynają zmniejszać ich produkcję. Jak to robią? Z pewnością znacie już odpowiedź na to pytanie. Brawo! Zmieniają kolor liści z zielonych na żółty lub czerwony. A nawet jeśli upał utrzymuje się zbyt długo, potrafią takie liście zrzucić ze swych gałęzi. Czekają, aż temperatura powietrza i ilość promieni słonecznych zmniejszy się i ponownie rozwijają nowe liście ze swoich uśpionych pączków. Jednak rośliny są dużo mądrzejsze, niż byśmy mogli przypuszczać, patrząc tylko na nie z zewnątrz. Naukowcy nazywani biochemikami i fizjologami roślin potrafią zaobserwować, co dzieje się wewnątrz roślin. Odkryli oni, że rośliny potrafią produkować specjalną substancję, którą możemy porównać do dobrze znanego nam kremu chroniącego nas przed zbyt mocnym opalaniem. Tak samo jak wasi rodzice smarują was takim specjalnym kremem, abyście podczas zabawy na dworze nie poparzyli sobie skóry, rośliny wytwarzają substancję, która odbija promieniowanie słoneczne aż w 90%.
Czyli wyobraźcie sobie, że do wnętrza liścia dociera tylko jeden promień słońca na 10. Dzięki czemu zmniejsza się nagrzewanie liści i produkcja roślinnych smakołyków. Dodatkowo niektóre rośliny potrafią produkować specjalny wosk, który również odbija część promieni słonecznych. Z pewnością widzieliście takie rośliny w domu. To są nasze poczciwe świerki srebrzyste, które często gościmy w domach jako choinki podczas świąt Bożego Narodzenia. Ale jak radzą sobie zwierzęta podczas upałów? Świat zwierząt jest dużo bardziej wrażliwy na wysokie temperatury niż świat roślin. O ile rośliny mają kilka strategii na przetrwanie upałów, nawet takich, które trwają wiele dni, to świat zwierząt ma ograniczone możliwości obrony przed upałami. Właśnie dlatego, gdy pojawiają się bardzo gorące letnie dni i zaczyna brakować wody w przyrodzie, możemy pomóc wielu zwierzętom przede wszystkim dostarczając im wody i miejsca na odpoczynek w ciągu upalnego dnia. Natura opracowała kilka uniwersalnych zasad radzenia sobie z upałami. Nieważne o jakim zwierzęciu pomyślicie, możecie być pewni, że podczas upałów będą one szukały wody oraz odpoczywały w cieniu. Niektóre ze zwierząt będą dodatkowo ograniczały ilość zjadanego jedzenia. Zmieniają swoją dietę na lekkostrawną. Trawienie tłustych posiłków podnosi temperaturę ciała. Będą się wylizywały, jeśli potrafią. Będą ziać, bądź można powiedzieć, że będą dyszeć, czyli otwierać pyszczki i szybko oddychać, aby schłodzić swój organizm. Psy umieją oddychać nawet 400 razy na minutę podczas upałów. Umiecie policzyć, ile to jest oddechów na sekundę? Do zwierząt, najlepiej znoszących upały, możemy z pewnością zaliczyć gady. No, z wyjątkiem żółwi, które podczas upałów muszą chronić się w wodzie lub jej pobliżu. Gadami mieszkającymi w Polsce nazywamy wszystkie jaszczurki, padalce, zaskrońce, węże, żmije oraz właśnie żółwie. Są to zwierzęta zmiennocieplne, więc z przyjemnością od rana wyczekują słońca, aby się rozgrzać, a podczas upalnego południa zapadają w stan odrętwienia, czyli bardzo mało się poruszają, a czasem otwierają swoje pyszczki i wystawiają język, aby schłodzić swój organizm. Gady, będąc prastarymi gatunkami na naszej ziemi, dostosowały się do niekorzystnych warunków, które potrafią na niej panować. Również całkiem nieźle z upałami radzą sobie ryby i płazy. Lecz wymagają one oczywiście wody, aby przetrwać ten trudny czas. Ryby, aby się schłodzić, płyną w miejsca, gdzie woda jest głębsza, a przez to chłodniejsza. Lecz nie mogą tam przebywać stale, ponieważ im bliżej dna, tym mniej tlenu w wodzie. Płazy, czyli wszystkie nasze żaby, ropuchy, kumaki, grzebiuszki, traszki, rzekotki oraz salamandry, gdy pogoda staje się dla nich zbyt gorąca, popadają w stan odrętwienia i chowają w cienistych, wilgotnych miejscach. W ten sposób chronią swoją wrażliwą skórę. Całkiem dobrze radzą sobie z wysoką temperaturą owady. Okazuje się, że pszczoły mają na zakończeniu swoich czułków umieszczony specjalny termometr, który potrafi rozpoznać, jaka jest temperatura powietrza z dokładnością do 0,2 stopnia Celsjusza, czyli równie dobrze jak nasze nowoczesne termometry elektroniczne. To jest bardzo dokładnie. Owady, aby zmniejszyć nagrzewanie swojego ciała, starają się w południe odpoczywać, za to rano i przed zachodem słońca starają się nadrobić stracony czas. Aby nie nagrzewać się zbytnio, odpoczywają w zacienionych miejscach lub ustawiają się równolegle do promieni słonecznych, czyli tak, aby promienie słoneczne nie padały na nie prosto z góry. Niektóre dobrze nam znane owady chłodzą się naszą krwią. Wiecie, które to? Tak, oczywiście, są to komary, których w Polsce mamy ponad 50 różnych gatunków i odmian. Owady również używają tłuszczu i specjalnej budowy swoich pancerzy, aby się zbytnio nie nagrzewać. Czy zauważyliście latem, że bieganie w upale bardziej was męczy? Dokładnie to samo twierdzą niektóre owady.
Dlatego, gdy jest bardzo ciepło, częściej latają one lotem ślizgowym niż bijąc skrzydełkami. Niektóre z owadów dostarczają wodę swoim braciom i siostrom. Na przykład pszczoły. Zabierają krople wody do swojego ula, aby napoić nią pszczoły i larwy mieszkające w nim. Przenoszą ją w specjalnym wolu. Jest to takie miejsce przed żołądkiem, czyli najpierw pszczoła połyka krople wody, a potem ją zwraca. Czasem również wykorzystują tę wodę do schładzania ula. Wypluwają ją w ulu i czekają, aż wyparuje, przez co też zmniejsza się temperatura ula. Pszczoły, gdy robi się zbyt gorąco w ulu, wychodzą z niego na zewnątrz i zawisają przed jego wejściem, tworząc specjalne, ruchome, żywe brody. Dzięki temu nie nagrzewają ula swoimi ciałami. To nie wszystkie sposoby na ochłodzenie ula. Jeśli zbyt mocno nagrzewają się ścianki w ulu, to pszczoły siadają na nich, starając się stworzyć warstwę izolacyjną między ścianą a wnętrzem ula. Ptaki są świetnymi lotnikami. Choć latanie kojarzy nam się z przyjemnym chłodem od powietrza, które nas opływa, to niestety ptaki często padają ofiarami braku wody i długotrwałych upałów. Aby uchronić się przed upałami, ptaki szukają przede wszystkim cienia. Otwierają swoje dzioby i dyszą. Również bardzo często odchylają swoje skrzydła na boki, aby się schłodzić. Jeśli brakuje w przyrodzie wody, niektóre z ptaków potrafią zamieniać się w zombiaki i zjadać mózgi innych ptaków, aby zaspokoić swoje pragnienie. Robią tak czasem nasze znajome sikorki. Niektóre gatunki ptaków dzięki swoim bardzo dużym dziobom łatwiej wymieniają ciepło z otoczeniem, obniżając swoją temperaturę. Taki dziób działa trochę jak kaloryfer w naszych domach. Z olbrzymią przyjemnością ptaki korzystają podczas upałów z kąpieli wodnych oraz stale pielęgnują swoje pióra, aby były odpowiednio ułożone i pozwalały na niezbędny przepływ powietrza do głębszych warstw piór. Choć może to Was zaskoczy, to nasze poczciwe bociany, aby się ochłodzić, załatwiają się na swoje długie nogi, przez co czasem z czerwonych zmieniają kolor na białe. Wszystkie ssaki nie lubią długotrwających wysokich temperatur powietrza. Aby się schłodzić, wiele z nich wykopuje dołki w ziemi i chłodzi się leżąc w nich. Ale, wiecie kto jeszcze tak robi? No to jest przecież zupełnie jak my nad morzem, prawda? Jeśli zasypiemy się piaskiem, jest nam o wiele chłodniej. Ciekawe, kto od kogo podpatrzył ten sposób na upały? Ssaki noszące futra zmieniają je na dużo lżejsze. Szczególnie wszystkie sarny, jelenie, daniele albo zupełnie gubią swoje włosy. Tak robią wiewiórki. Wiewiórki podczas upałów tracą zupełnie włoski na swoich łapkach i chłodzą się siedząc w koronach drzew. Niektóre z ssaków, na przykład dziki, sarny i jelenie, uwielbiają kąpiele wodne i błotne. Po takiej kąpieli błotnej dziki szukają najbliższego drzewa, w które mogą się wytrzeć. Nazywamy takie drzewa ręcznikami, a miejsca taplania się w błotku nazywamy babrzyskami. Taka zbroja z błota to doskonała ochrona przed owadami oraz słońcem. Czasem natura wymyśla niesamowite rzeczy pomagające przetrwać zbyt wysoką temperaturę zwierzętom. Na przykład lisy żyjące na pustyni mają bardzo duże uszy, które pomagają im chłodzić swój organizm. A niedźwiedzie polarne porastają glonami, które chronią je od nadmiernego słońca. Z pewnością zastanawiacie się, jak możemy pomóc tym wszystkim zwierzętom przetrwać trudny czas upałów. Jak zawsze, pamiętajcie, że pomagamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nie cały czas. Zupełnie tak samo jak z dokarmianiem ptaków zimą. Pamiętajcie, że zwierzęta powinny uczyć się samodzielnie zdobywać wodę i pokarm, ale jeśli sytuacja staje się krytyczna, możemy, a jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy im pomóc. Przede wszystkim dostarczmy zwierzętom wodę. Czy wiecie, że w starożytnym Babilonie niektóre cegły, z których była ułożona droga, były w środku wydrążone, czyli puste? Dzięki tej zmyślnej sztuczce, gdy padał deszcz, w pustych cegłach zbierała się woda.
która później, podczas słonecznego dnia, była dostępna dla wszystkich zwierząt. My również możemy zrobić poidełka dla owadów, ptaków i innych zwierząt. Pamiętajcie, że poidełka dla owadów nie mogą mieć więcej wody niż 2-3 mm. Weźcie linijkę i zmierzcie, aby owady nie moczyły sobie skrzydeł podczas korzystania z takiego poidełka. W poidełku powinny także być płaskie kamienie i odrobina mchu lub gałązek, aby owady mogły na nich wygodnie siadać i pić wodę. Z pewnością wiecie, że mech rosnący w lesie jest pod ochroną, ale znajdziecie trochę mchu na trawniku przed waszym domem. Ten możecie spokojnie zebrać. Świetnym naczyniem na poidełko może być na przykład okrągła gliniana podstawka spod doniczki. Tylko zapytajcie rodziców, czy możecie zabrać taki spodek. Poidełko powinno stać w cieniu. Aby zapewnić pszczołom energię do latania, na przykład żeby mogły wrócić w upalny dzień do swojego ula, możecie położyć koło swojego poidełka specjalny pszczeli energetyk, czyli zwyczajny biały cukier zmieszany z wodą. Weźcie 2 łyżki cukru i wymieszajcie z 1 łyżką wody. Choć jest to przysmak pszczół, z pewnością chętnie skorzystają z niego i inne owady. Tak samo jak przy zimowym dokarmianiu, pamiętajcie o bezpieczeństwie naszych leśnych przyjaciół. Ustawcie swoje poidełka tam, gdzie nie będą grasować koty, oraz uzupełniajcie je kilka razy dziennie wodą. Poidełka dla ptaków i innych zwierząt mogą być większe i trochę głębsze, tak aby ptaki mogły się na przykład w nich wypluskać. Dodatkowo zapewnijmy zwierzętom spokój. Gdy wybierzemy się podczas upalnego dnia, na przykład na spacer, aby skryć się w chłodniejszym lesie przed palącym słońcem i zabierzemy ze sobą naszego czworonożnego pupila, upewnijmy się, że jest on cały czas na smyczy oraz starajmy się nie płoszyć odpoczywających ptaków lub innych zwierząt, próbując je podglądać. Lepiej odłożyć na inny dzień nasze obserwacje. Jeśli chcielibyście pomóc roślinom podczas upałów, pamiętajcie, podlewajcie je rano i wieczorem, gdy jest najchłodniej. Niektórym z nich można także przyciąć część liści, aby łatwiej znosiły wysokie temperatury. Zróbmy eksperyment. Jak dowiedzieliście się z dzisiejszego odcinka, w walce z upałami najważniejsza dla organizmów żywych jest woda. Aby sprawdzić, czy parowanie wody faktycznie chłodzi organizmy, zróbmy proste doświadczenie. Ubierzcie koszulkę z krótkim rękawkiem i jedną rękę polejcie wodą. Następnie, gdy ręka jest jeszcze cała mokra, wystawcie obie ręce, suchą i mokrą, na działanie promieni słonecznych. Zaobserwujcie, lub jeśli macie termometr bezdotykowy, pomierzcie temperaturę każdej z rąk po 1, 2 i 5 minutach działania słońca. Ciekawe, która ręka będzie zimniejsza? Możecie również przeprowadzić dodatkowy eksperyment. Jest to jedna z technik survivalowych, która pomaga przetrwać w terenie, jeśli skończy nam się woda, a panuje upał. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że klon potrafi wyparowywać przez swoje liście nawet całą wannę wody w ciągu godziny, gdy panuje upał? Możemy to wykorzystać. Chociaż mówiliśmy o klonach, tak samo działają i inne drzewa i krzewy. Proszę, nie róbcie tego doświadczenia na cisach, ponieważ cis pospolity jest prawie cały trujący i woda z takiego drzewa mogłaby wam trochę zaszkodzić. Podczas spacerów po lesie lub parku, choćby tylko dla tego doświadczenia, zawsze warto mieć przy sobie jakiś woreczek foliowy. Przydaje się on nie tylko do zbierania napotkanych w lesie i parku śmieci, możemy zebrać do niego również wodę. Do naszego eksperymentu weźcie najlepiej woreczek typu śniadaniówka. Wybierzcie jakąś boczną gałązkę krzaku lub drzewa i zawiążcie szczelnie na niej woreczek, tak aby zwisał trochę w dół. Po kilku godzinach, nawet minutach, zbierze się w nim całkiem sporo wody. Pamiętajcie, to jest woda, gdy już naprawdę nie mamy innych możliwości. Taka woda może zawierać wiele pyłów, różnych substancji, które znajdują się na liściach, dlatego nie pijcie jej. To jest tylko doświadczenie, które pokazuje, jak wiele wody wyparowują drzewa podczas upałów. Pamiętajcie, że podczas upałów należy również zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pijcie często wodę.
najlepiej małą szklankę co pół godziny. Noście ze sobą cień, czyli zakładajcie coś na głowę, jeśli będziecie chodzić wystawieni na promienie słoneczne. Bierzcie przykład z świata roślin i smarujcie się kremami z filtrem UV oraz ze świata zwierząt, odpoczywając w najgorętszej części dnia, czyli w południe. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka bliżejlasu.pl, spotkania z piórem i pazurem. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Do zobaczenia w lesie!